Ale tylko jedno, że te siły, już o, to co teraz zobaczycie, o, te siły rzutu, to nie ma nikt, kurczę, takie jak on. Michał też ma tak samo. To? Michał tak samo walczy. Nie, ale... nie tylko. Bielecki miał najmocniejszy rzut w Europie, kurczę. Pamiętam jak kiedyś był mecz międzypaństwowy, jak ale Bielecki... Ale patrz, tu taki dobry, dobry? Jeszcze nie widziałam. To też nie, czy... Stąd nie słychać, że o, teraz słyszę, jak się zagrać. Panie Alu, może idziemy z... Pewno nie. Coś tu jest nie tak. Wiesz, jest tak regulamin ułożony, prawda? Ale to jest... No i łapami machaj. Dobra, niech on tam po prostu leży. Niech leży. Niech tam leży, później się dowiemy. Ale to nie jest regulamin, bo wszystkie mecze wygrane. Tak. Za wyjątkiem jednego. Jeden mecz no ja wiem. I Polacy, kurczę, przegrali. Tak. Wszystkie, a inne drużyny miały przegrane mecze i poszły dalej. No, a Polacy nie. Ale słuchaj, no bo... Wy, no i co cię boli teraz? Nie weszli do czwórki finałowej i tyle. No ale to samo, posłuchaj, to samo mówił redaktor, to samo tutaj szukałem wypowiedzi. No tak chodzi o to, że regulamin jest dupowato ułożony. Jak to można było tak zrobić, żeby po prostu Polacy zostali pokrzywdzeni? Po wygraniu tylu wszystkich meczów... Najlepsi. Byli najlepsi i przegrali? No dobrze. Tak samo widzisz w piłce nożnej jest, prawda? To teraz afery pobywaziły, kurczę. Słuchaj, nawet kurczę w tenisie... Nawet ta nasza jest zamieszana. Rabańska? Tak. Też za... ustawianie, znaczy w sumie może nie tyle co ona ustawiała, to może i tam wyraziła jakąś zgodę, nie? Znaczy, wszyscy ci najlepsi są w tych ustawieniach porównywani. W razie do czego dochodzi, no i my to się cieszymy, że wygrywa, że to, a oni po prostu ustawiali sobie mecze. Ty dzisiaj przegrasz, a ja jutro wygram. O, no i to mądre to... Wiesz, pewnie tak nikt tego nie wymyślił, pewnie tak zawsze było, teraz bardziej się wiesz. To jest dowód na to, że tam forsa rządzi przede wszystkim. Chodzi o to, żeby każdy zarobił, tak? Bo tam już milionami operowali. A tutaj w tenisie tak samo milionami. Przecież kurczę, to są przecież pieniądze, tam nie wygrawasz tych dolarów, tylko funty. I nakręca się, bo ci ciśniewie walnie zaraz z tym sportem twoim. Radwański, nie radwański, problem. Nie, no. To zazdrości, że jest ładniejsza od ciebie? Nie zawsze. To jest tylko część. To teraz poprawna odpowiedź. Nie zawsze. To zależy w jakim rejonie grają. Co ty nakrywasz? Ty, ja ciasto mam! Ciebie przystojnego. No Krysiu! I ty dopiero teraz mówisz? Zapomniałam od godziny ciasto? Słodkiego, a ty mi teraz mówisz o cieście? No jak specjalnie. W sensie siedzę, nie ma co jeść. No patrz, jakieś ciasto by się przydało, nie? Raptownie. No nie. Oj, Krysiu, to wiesz, no zawiodłaś nas. No nie. Córko ty, kurka wodna ty. Najlepsze tajemnice. Ojejku. Tobie to dwa od razu. Nie! Tak! A ty nie pijesz, to masz, Ania dostanie pięć, bo ja nie chcę. Ale jakie ładne! A to co jest? Włożyć ci? Ja mogę, ja nie możesz mi talerzyka bez przesady, ludzie kochani. No, przestań. Nie masz talerzyk i tak się będzie mówić. Ja pokroiłam, tak sobie można dobrać. Dobrze, ja dziękuję. Tareczko, ty już jadłeś dzisiaj, nie? Tak, mi nie dawaj, Krysiu, mi nie dawaj, no. To ja samo, czeka na słodkie. Herbatę też już piję w tym tygodniu. Nie dostałeś, Krysiu, to samo ona mi poczęstuje też, by... Ty już dzisiaj masz swoje zjawy. Nie, bo ja nie isko to się piło właśnie. A, już dzisiaj piłeś. Jakby miał miejsce, a jak miał miejsce w domu, naprawdę, taki to jest duży dom, to bym sobie geparda zjadł. Co? Geparda. Kota? Dzikiego? Muszę to sfilmować. Jeszcze raz. Kota. Geparda? Nie, czy geparda? Kota. Geparda. Jeszcze raz to usłyszeć. No co, jakbym miał własny dom,
To byś tak wziął geparda i wychodził na smyczy z geparda. Ale po co? Dla przyjemności, bo te koty mi się bardzo podobały. A gepardy są znane z tego, że zjadają właścicieli do przyjemności. Nieprawda, nie. A szczególnie po ulicy. To smaczne, czyli dobra. No ja nie wiem, czy koty to piją, ale... jedyne koty, nie. Właściciel po ulicy, nocka by chciała pogłaskać. Nie trzeba przesadzać, tylko trzeba uważać. Dobrze go nakarmić, dać mu pobiegać. Ogląda się Discovery i teraz to gepardy. Podobają mi się. Ale to są dzikie zwierzęta, one się nie nadają do hodowli. Ale ja pan jeszcze nikomu krzywdy nie zrobił. Bo on... Ale jeszcze? To z czego on żyje, jak on jest niezużerny? Biorę i sięgam. No i właśnie. Popatrz ty, do czego to doszło, kurwa. Z domu trzeba się wyprowadzić, bo se geparda chce kupić. Albo mu willę kupię normalnie, no nie. Jakie byś chciał mieć zwierzę, takiego przyjaciela swojego? No, ja nie przepadam za tym, żeby mi się jakieś zwierzaki pętały po domu. Nie znoszę, jak mnie coś liże. Albo obślinia, więc. Tak jak żyją te ludzie. Chwaliłem sobie chomiki. Siedzi w klatce, nie wychodzi. Ja uwielbiam. Po wielkościach. Chomik był naprawdę bardzo fajny. Ze dwa razy uciekł, trzeba było łapać, ale generalnie to nie było z nim problemów. No, krótko żyje. Żył krótko, człowiek się nie zdążył przyzwyczaić. Chomik 8 lat. Chomik więcej, świnka. Świnka, ale chomik krótko. Jak mieć przyjaciela, to ale przyjaciela zaznaczam, nie? Bo wiadomo, że to jest dzikie zwierzę. Grizzly. Gryźli. On już z geparda na gryźli przeszedł. Jedno i drugie. Jedno i drugie. Ja nie wytrzyma żadnego gryźli. Jedno i drugie, bo kocham zwierzęta. Ale ja nie wiem, czy gryźli akurat jest chętny do zamieszkania.